Prawie Prawniczo, czyli Radcowie Prawni o. Najlepszy podcast o prawie, na jaki kiedykolwiek trafiłeś. Proste wyjaśnienia zawiłych tematów. Fachowa wiedza podana w przystępnej formule. Nie musisz już szukać radcy prawnego. On sam przyszedł do ciebie. Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku Prawie Prawniczo, czyli Radcowie Prawni. O dzisiaj będziemy rozmawiać z radcą prawnym o przepisie na udane wakacje. Moim gościem jest pan Mecenas rad, Radca Prawny Bartoszkampa. Dzień dobry panie Mecenasie. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Chcemy jechać na urlop. Włączamy komputer, w przeglądarce wpisujemy interesującą nas destynację i w wynikach mamy kilkadziesiąt propozycji na wypoczynek marzeń. Co robić, żeby marzenie nie zmieniło się w koszmar i co zrobić wtedy, kiedy jednak staje się tym koszmarem, jakie przysługują nam prawa? O tym właśnie chciałabym z panem mecenasem porozmawiać. Zacznijmy od pierwszego etapu, czyli od wyboru wycieczki. Czy to jest z prawnego punktu istotne? Gdzie my tą wycieczkę kupimy? Czy stacjonarnie, w biurze podróży, nazwijmy to tak, czy przez internet? No tak. I pyta pani o to prawnika. Tak. Z, Ale dla... nie chcę, to zależy. <laughs> odpowiedzi. Nie będzie takiej odpowiedzi, bo z tego chciałem zwrócić tylko uwagę, że pyta pani o wycieczkę. I ja chciałbym właśnie o tym, jak to rozumiemy, to, to co kupujemy. Czyli z reguły w takim potocznym języku kupujemy właśnie wycieczkę. Natomiast no, ustawodawca jest bardziej precyzyjny i chce odróżnić tę wycieczkę jako pojedynczą usługę, którą, którą kupujemy, czyli na przykład zakwaterowanie, czyli na przykład przelot, od czegoś, co jest połączeniem tych, tych usług i już nazywane jest imprezą turystyczną. I to jest nieco nienaturalne być może dla, dla, dla wszystkich naszych widzów, słuchaczy. Że właśnie w biurze podróży mają kupić. Imprezę turystyczną, choć niekoniecznie na przykład seniorzy chcą się na niej tylko i wyłącznie bawić. Tak? I teraz, jeżeli, jeżeli kupujemy i szukamy tej imprezy turystycznej, to faktycznie wtedy podwyższamy znacznie swoje, swoje bezpieczeństwo prawne w odróżnieniu od właśnie tej pojedynczej usługi, którą być może sprzedające nazwie wyłącznie wycieczką. Czyli y, musimy rozróżnić wycieczkę od imprezy turystycznej. Wycieczka to jest coś, co nie jest jakby do końca zorganizowane, tak? Mamy tam jedną usługę y, w ramach y, usługi, którą wykupujemy. Myślę, że kryterium organizacji wcale nie jest tutaj mm -hmm. jedynym, dlatego że no, kojarzymy wycieczki chociażby jednodniowe, tak, mhm. Gdzie mamy jednak ten, ten, ten podmiot, osoby, firmę, która mówi okej, okay, ja cię tam zawiozę, czyli organizuje jakiś wyjazd. Natomiast chodzi tutaj bardziej o organizatora imprezy turystycznej, czyli tych tour operatorów, te biura podróży, które w ten sposób kojarzymy. Dobrze, to w takim razie jeszcze powiedzmy, skoro jesteśmy na definicji imprezy turystycznej, co z prawnego punktu widzenia nam daje, Jak, jaką, jaki poziom ochrony zapewnia to, że podpisujemy umowę o imprezę turystyczną. Jeżeli jesteśmy przy, jeżeli jesteśmy przy haśle i pojęciu imprezy turystycznej, mhm. no to może je najpierw wyjaśnijmy mhm. słuchaczom. To jest przede wszystkim, tak najkrócej rzecz biorąc, połączenie właśnie co najmniej dwóch Dwóch usług turystycznych na poczet jednego wyjazdu, czyli w, będą to wspomniane już przeze mnie, na przykład przelot i zakwaterowanie, czy też dojazd, ale nie własny, co będę podkreślał, organizowany przez właśnie takie biuro podróży i zakwaterowanie, a na przykład przy wyjazdach także takich sportowych, narciarskich, bardzo często też tymi usługami są, na przykład usługi instruktorskie jakiegoś instruktarzu jazdy na nartach i tak dalej. Tak? Także sumujemy to i patrzymy, mhm. patrzymy, jak ten tak zwany pakiet jest zbudowany. Z naszej perspektywy, z perspektywy tych odbiorców ważne jest także to, żebyśmy nie ulegali, nie ulegali marketingowi, tylko i wyłącznie, tak, dlatego że no, biura podróży określają siebie sami jako sprzedawcy marzeń i my wszyscy chyba kojarzymy przede wszystkim je z bardzo kolorowych folderów, z tego jak jest tam pięknie, mhm. z tych lazurowych wybrzeży i pięknych złotych piasków. Natomiast mniej koncentrujemy się na właśnie tej zawartości takiej prawnej, czyli na załącznikach do umów, na tym, czy faktycznie te zdjęcia, które są nam prezentowane i które skusiły nas do danego tour operatora, czy do danej oferty, destynacji, hotelu, etc., czy, czy one faktycznie stanowią potem część imprezy, czy są. O czym prawdopodobnie tour operator nam bardzo szybko przypomni, jedynie zdjęciami poglądowymi. Rozumiem, ale wróćmy jeszcze do tego pytania, właśnie dotyczącego poziomu ochrony. Mhm. Co, co daje podpisanie umowy o świadczenie usług turystycznych, o imprezę turystyczną? Przede wszystkim rzecz najważniejszą, że podpisując ją z tour operatorem, właśnie ten, że tour operator jest adresatem wszystkich naszych roszczeń. Mhm. Wszystkich naszych roszczeń i to niezależnie od tego, kto jeżeli w ten sposób o tym mówimy, kto narozrabia mhm. na takiej nieudanej imprezie turystycznej, mhm. tak? Czyli czy hotelarz, który jest jego podwykonawcą, czy też przewoźnik lotniczy, czy, czy inny, jeżeli te podmioty nieprawidłowo wykonają umowę, zawsze adresatem naszych roszczeń i wszelkich skarg jest tutaj organizator turystyki i teraz jeżeli taką umowę, Podpisujemy z polskim biurem podróży, poddaną polskiemu prawu. Też naturalne jest to, że jeżeli tylko sytuacja będzie eskalować, trafi ona właśnie do polskich prawników i do polskich sądów. Dobrze, to teraz jeszcze wróćmy do tego podstawowego e, pytania, dotyczącego te, tego, czy jest, e, czy, czy jest istotne miejsce, w którym my wykupujemy, czyli internet, czy biuro sprzedaży, to jest, to jest, to jest powinniśmy na to zwracać uwagę, kiedy decydujemy się na wykupienie w czasów. Myślę, że tak. Myślę, że tak, aczkolwiek będą to miały, tu miały chyba decydujące znaczenie mhm. jednak te aspekty praktyczne. Ja, chociaż jestem zwolennikiem nowych technologii, wciąż będę wskazywał na to, że rozmowa z doradcą ma jednak olbrzymie walory, także w, jeżeli chodzi o szczegółowość, o jego wiedzę, mhm. o możliwość też nie tylko samodzielnego e, e, dokonywania weryfikacji pewnych, e, pewnych komunikatów, pewnych treści, co niezmiennie kojarzy mi się wyłącznie z internetem, do jednak wyjścia pewnego eksperckiego z perspektywy doradcy, czyli osoby, która sprzedaje takiego agenta, mhm. e, czy też stacjonarne biura podróży. Ten czynnik ludzki ma nam zwrócić uwagę na pewne aspekty, a także pozwolić nam, Dopytywać. Mhm. Czasy, no to, to jeśli chodzi o zaangażowanie budżetu domowego, to często jest to spora kwota. Jak w takim razie, czy są jakieś metody na weryfikowanie podmiotu, od którego my kupujemy tą imprezę turystyczną? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Co powinno, co powinno sprawić, że zapali nam się czerwona lampka? Okej, okay. ja myślę, że teraz tak, łącząc ten, 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 ten wątek uh -huh. z wątkiem poprzednim, no, niezmiennie czynnikiem do weryfikacji jest tutaj, jest tutaj bardzo dobrym czynnikiem weryfikującym, pomagający nam zweryfikować taki podmiot, jest właśnie ten sprzedawca, ale ten czynnik ludzki, czyli odpowiednio. Agent, biuro podróży, człowiek, człowiek z doświadczeniem. Dlatego, że polecając, proponując jako stronę konkretne biuro podróży, jest to, trzeba podejść do tego, że daje też swoją renomę, swoim nazwiskiem, firmuje podmiot, który, z którym chce nas skojarzyć w umowę. Oczywiście też będę zwracał uwagę na te narzędzia, które daje nam. Państwo: strona www.turystka.gov.pl mhm zawiera pewną centralną bazę danych, gdzie możemy wejść i to polecam Państwu, i zweryfikować dany podmiot, po prostu wpisując jego nazwę, zweryfikować pod kątem jego wiarygodności, tego, czy jaka jest jego kondycja finansowa, tego, czy wreszcie jest podmiotem zarejestrowanym, czy też występuje w tak zwanej szarej strefie, pomimo tego, że na zewnątrz także rozdaje kolorowe ulotki, mhm. które Składa nam szereg ofert, ale to są to właśnie elementy, które, które pomagają zweryfikować. I ja bym też nie zapominał o naszej roli, roli prawników radców prawnych w pomocy wszystkim podróżnym. Dlatego, że ja niezmiennie powtarzam, biuro podróży to i ich oferta to nie jest wyłącznie mm. oferta. Zbudowana przez marketing i sprzedaż. To jest także produkt budowany przez ich działy prawne. W związku z tym warto jest, przyglądając się danemu podmiotowi czy też danej ofercie, także oprzeć się o swojego prawnika, radcę prawnego, który jest ekspertem właśnie do spraw turystyki. A ile jest takich. Y Zapisów małym droczkiem w takich umowach o świadczenie usług turystycznych. No śmiało mogę powiedzieć, że zdecydowanie więcej niż tych pisanych dużym drukiem. Może pan między nas szerzej właśnie opowiedzieć na ten temat, jakie przykładowe klauzule, które są antykonsumenckie zawarte są w takich umowach? To znaczy, ja może opowiedziałbym Państwu, bo może nie wszyscy są mhm. tego świadomi, jak, jak wygląda umowa z takim organizatorem turystyki. Dlatego, że najczęściej kojarzymy ją jako tę stronę A4 pojedynczą z reguły, na której znajdują się nasze imiona, nazwiska, cena, destynacja i daty może numer rezerwacji i gdzie bardzo często składamy swój podpis. Natomiast to nie wszystko. Już na tej, w tej części należy zwrócić uwagę na ten mały druk, który zazwyczaj informuje nas o tym, że podpisując, zawierając taką umowę, Także kwitujemy zapoznanie się z załącznikami, a tymi załącznikami są zazwyczaj ogólne warunki umowy, czyli właśnie bardzo dużo tekstu pisanego małym drukiem. To są także inne załączniki, patrz różnego rodzaju klauzule, właśnie wyłączające czy próbujące wyłączyć odpowiedzialność tur operatorów. Poprzez na przykład inne niż w języku potocznym definiowanie pewnych, pewnych zjawisk i może do tego jeszcze wrócę, mm -hmm. ale też bardzo często jeden z takich załączników jest tak zwany standardowy formularz informacyjny, który ma być tym właśnie papierkiem lakmusowym dla każdego z zainteresowanych, czy to, co kupiliśmy, jest faktycznie imprezą turystyczną. O czym mówiliśmy następnej mhm. naszej rozmowy, i wtedy taki standardowy formularz informacyjny będzie, I już w pierwszym zdaniu poinformuje nas o tym, a także o przysługujących nam prawa. Bardzo ważna rzecz, mhm. także jako, jako pewnego rodzaju instrukcja podczas podróży w przypadku, kiedy. Coś się dzieje niedobrego, ale także w to, że brak takiego, takiego załącznika, takiego właśnie standardowego formularza informacyjnego, już właśnie powinien być tą naszą lampką ostrzegawczą, która mówi, ale co to jest, tak? I tutaj podkreślę, zazwyczaj ten standardowy formularz informacyjny właśnie nie będzie występował przy tak zwanych dojazdach własnych. Mm -hmm. Ja obiecałem, że do tego, do tego też wrócę. Ten dojazd własny, czyli Wszelkiego rodzaju oferty biur podróży na takich bliskich destynacjach, bliskich od Polski, czyli na przykład Chorwacja, Bułgaria, tam wszędzie, gdzie możemy tak. dojechać, są sprzedawane nam jako tak zwany dojazd własny, czy też wy, wy, oferta z dojazdem własnym. I ona nie jest już imprezą turystyczną, i ona nie podlega ustawie ustawie o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych. Bardzo długa nazwa, ale polecam Państwa pamięci. I ona zupełnie inaczej kształtuje, gorzej, dodam, mhm. nasze prawa jako, jako prawa podróżnych. Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki! Szukaj radcy.pl No to rozwijmy ten wątek, panie mecenasie. Co to znaczy gorzej? Co to znaczy gorzej? No przede wszystkim właśnie tego typu, tego typu wyjazd nie podlega, nie podlega ustawie. Druga rzecz jest następująca. Jeżeli dojazd ma być własny, no to pytanie, co takiego oferuje nam biuro podróży. Zazwyczaj jest to, to nocleg. I teraz jeżeli zaczniemy to rozbierać na spokojnie, na czynniki pierwsze, okazuje się, że wyjeżdżając z rodziną lub samodzielnie, wsiadając do samochodu i wyjeżdżając za granicę, tak na dobrą sprawę ta część dojazdu pozostaje absolutnie w naszej gestii. To znaczy, nie ma tutaj już tego, tego bezpiecznika w postaci odpowiedzialności tur operatora za dojazd. Mm -hmm. Tak, ja wspominałem, że w momencie, w którym operator oferuje także tę część, tę usługę, niezależnie przez kogo jest ona wykonana, zawsze odpowiada organizator turystyki. Czyli istnieje ryzyko, że nie dojedziemy i to ryzyko spoczywa wyłącznie na nas. Druga... I jak przepraszam, że, że wejdę w słowo, jak ta sytuacja w zakresie dojazdu wyglądała, gdy mieliśmy pandemię i zamknięte granice? Takie osoby, które wykupowały wycieczki, traciły po prostu środki, które zarezerwowały, czy już zapłaciły za może, wycieczkę? Może, może tak krok Aha. po kroku. To jest bardzo dobre pytanie, żeby w ogóle zobrazować właśnie, z czym mhm. mamy do czynienia. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę, powrócę na chwilę do tej imprezy turystycznej, tak. czyli pewnego pakietu. Ona rusza, a więc w ślad za nią rusza odpowiedzialność także organizatora turystyki, z momentem wykonania pierwszej usługi, usługi turystycznej. Mm -hmm. W związku z tym wyobraźmy sobie, że tym, tą pierwszą usługą jest zazwyczaj usługa transportowa czyli w przypadku przewoźnika lotniczego moment wejścia na pokład. Tak, w uproszczeniu, wejście na pokład samolotu. Jeżeli wobec tego zestawiamy to z czasami pandemii, kiedy loty były odwołane, no, tym czynnikiem, który, czy odwoływane, tym czynnikiem, który uniemożliwiał nam wzięcie udziału w imprezie turystycznym, było już niemożność lotów w momencie, w którym, czyli już tutaj mamy do czynienia z niemożnością wykonania pierwszej, mm -hmm. pierwszej z usług usług, która miałaby zostać wykonana zazwyczaj w Polsce. W momencie, w którym przełożymy to na ten model dojazdu własnego, pierwszą usługą, która jest i w zasadzie zazwyczaj jedyną, która jest nam oferowana przez takiego organizatora, jest dopiero zakwaterowanie. W związku z tym, jeżeli Istnieją jakieś restrykcje administracyjne uniemożliwiające nam wyjazd za granicę, czy ogólnie przemieszczanie się, takiego organizatora no, nie obchodzi to, że nie możemy dojechać. On był gotowy, podmiot, który nam skojarzył, czyli ten hotelarz, był gotowy świadczyć, znowu ryzyko jest przychodzi na naszą stronę. I tutaj, jeżeli pani pozwoli, jeszcze jedna dygresja: mm -hmm. dlatego że są też przypadki, w których. Poniekąd te dwa wątki mogą się połączyć. A nawet trzy, bo pytała Pani o to w kontekście pandemii. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo często także biura podróży, w tym modelu imprez turystycznych, czyli tych pakietów, oferują, Kilka usług turystycznych. Wspomnieliśmy sobie o tym, że mogą to być właśnie przelot i zakwaterowanie, gdzieś tam w miejscu docelowym, ale ten wylot nie jest wylotem z Polski. Mm -hmm. Tak, bardzo często oferowane są loty z większych niż, niż polskie lotnisk. Na przykład Berlin. Na przykład Berlin, mm -hmm. który jest stosunkowo blisko, na przykład Frankfurt, który ma bardzo dużo Dużo lotów, tych długodystansowych, i być może przez to e, oferowane są nam niższe ceny, bo nie ma przesiadek, ale musimy tam dojechać. I teraz, znając już te kryteria wcześniejszych modeli, bardzo szybko możemy dojść do wniosku, że ten model niemożności przekroczenia granicy ze względu na pandemię, czy też inne zjawiska takie administracyjne, lub też po prostu kwestia związana z jakimkolwiek przyczynami losowymi po naszej stronie, uniemożliwiają nam dojazd do lotniska, przekroczenie granicy, dojazd do lotniska i znowu powrócę do puenty. A przewoźnik czekał. On był gotowy świadczyć ten lot, świadczyć tę usługę. To my nie dojechaliśmy i tutaj nie mamy czy nasza ochrona jest naprawdę a, niewielka. Wspomniał pan mecenas o dwóch wątkach. Pierwszy wątek dotyczył ceny w ogóle zakupu wycieczki, i to takie pytanie. E, e. Czy cena czy cuda, czyli czy jeśli e, kupujemy droższą imprezę turystyczną, to możemy sobie, to jednocześnie kupujemy sobie spokój? Co mówi doświadczenie? No bo też podkreślić chciała Państwu, że e, pan e, mecenas jest twórcą bloga zmarnowany urlop, i pewnie e, o tych koszmarkach wakacyjnych nie, e, często dość słyszy od swoich klientów. Tak, zmarnowanyurlop.pl to nasza inicjatywa, którą staramy się my jako eksperci także do, docierać do Państwa, tłumacząc właśnie pewne, pewne zawiłości, pewne, pewne kruczki, ale też to, w jaki sposób sobie z tymi sytuacjami często niełatwymi radzić. Czy to, cena, czyli cuda? Czy cena, cena czyni cuda? Ja bym podszedł do tego jeszcze w inny sposób, mm -hmm. do tego, czyli odpowiedzi na, na to pytanie. Dlatego, że jeżeli e, zgodnie z prawdą e, przypomnimy sobie, że ten czas naszych wakacji, tego urlopu, jest czasem wyjątkowym, bo bardzo ograniczonym. Te dni są wyczekane, i te dni właśnie chcemy spędzić wyjątkowo. To właśnie to jest ten bodziec, dla którego jesteśmy w stanie w ogóle. Nie dosyć, że wydać te pieniądze, to jeszcze zazwyczaj więcej niż mniej. Oczywiście, w zależności od możliwości każdego z nas. W związku z tym, jednym, jedną z możliwości i pewno o to w, w tej chwili Pani pyta jest to, żeby ten budżet przekazać. Znowu podsumowując pewne wątki, jak najlepszemu organizatorowi turystycznemu, czyli profesjonaliście, rozpoznawalnemu, bezpiecznemu, taki, który ten wyjątkowy czas, któremu powierzając ten wyjątkowy czas, wykona. Tę usługę, ten nasz wyjazd jak najbardziej prawidłowo. I to jest ten moment, w którym decydujemy i budżetujemy. Mhm. Natomiast ja bym chciał wspomnieć też o drugim modelu, który być może dla części z Państwa będzie mniej oczywisty. To znaczy, jeżeli już jesteśmy w stanie przeznaczyć takie większe środki na ten wyjątkowy nasz czas, i ten czas ma być faktycznie wyjątkowy i. Pomóc nam osiągnąć cel, który będzie udany wypoczynek, podkreślam udany wypoczynek. Może warto jest także przeznaczyć część tych środków jeszcze na etapie wyboru, czy oferty, czy też oceny takiego, takiego organizatora, także właśnie radcy prawnemu, czy też prawnikowi, który będzie. Po państwa stronie, który sprawdzi dla Państwa tę ofertę, umowę, treść umowy, bo kolejną, kolejnym elementem jest to, że bardzo często te treści się zmieniają. One nie są stabilne, one są dynamiczne, zarówno jeżeli chodzi o ofertę, a dynamiczne, jeżeli chodzi właśnie o pewnego rodzaju klauzule wyłączające. Te Drobne drużki często się zmieniają, tak? Tak, że nie dosyć, że, że zazwyczaj jest pomniejszana czcionka, faktycznie tych klauzul raczej przybywa mhm. niż, niż ubywa. Do tych klauzul, jeżeli Pani pozwoli, to ja bym chętnie chętnie mhm. wrócił, bo obiecałem, że, że opowiem o najczęściej stosowanej, stosowanej Powiem taktyce biur podróży, to znaczy o innym definiowaniu pojęć, które, które kojarzymy w języku potocznym. Mm -hmm. I wtedy pojawiają się pewne problemy, jeżeli w ślad. Za naszym oświadczeniem, że zapoznaliśmy się z umową i z poszczególnymi załącznikami, właśnie w tych załącznikach, właśnie małym drukiem, są inaczej sformułowane, zdefiniowane pewne zjawiska, czyli ten apartament, który, którym byliśmy zainteresowani i który miał nam dać. Zagwarantować odpowiednie cele wypoczynku, mm -hmm. na przykład no, jeżeli chodzi o powięk większą powierzchnię, jeżeli chodzi o ilość pokoi, o to jak definiujemy te pokoje, że zazwyczaj są to ściany, być może z oknami. Nie chodzi nawet o widok, chociaż za oknem, aczkolwiek to pewnie też dla części z Państwa wciąż jest bardzo ważne, ale w momencie, w którym apartamentem według tej umowy, według tego biura podróży. Zaczyna być pomieszczenie nie większe niż, co oznacza, że może być również i mniejsze, i zamiast przedzielenia tych pokoi ścianą będzie to zaledwie kotara, i zamiast łóżek mogą być takie, które kojarzymy jako, jako powiedzmy wygodne łóżka, także łóżka małżeńskie. Zaczynają być także przemycane łóżka piętrowe lub wręcz. Co kojarzy i co jest absolutnie niewymyślonym przykładem, muszka polowe, mhm. no to ta oferta zaczyna odstawać nie tylko od naszych celów, ale także przede wszystkim od ceny, którą, którą za nią zapłaciliśmy, i warto się przed tym chronić. A co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na takie klauzule? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że jej adresatem jest Łokik. Okej. Okay. Mamy wybraną imprezę turystyczną, pakujemy się, jedziemy powiedzmy na lotnisko. E, jesteśmy na lotnisku, okazuje się, że brakuje dla nas miejsca w samolocie. Czy to, że podpisaliśmy umowę o imprezę turystyczną, powoduje, że mamy większy poziom ochrony? C co mamy w tym momencie zrobić? Do kogo zwrócić się, e, e, o, zwrócić się o pomoc? Czy przysługuje nam już jakieś odszkodowanie? Bardzo dużo pytań w jednym. Ja postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć, ale tutaj prośba o przypomnienie o przypominanie mi o tych wszystkich wątkach. Czyli tak, przyjeżdżamy na lotnisko, mamy imprezę turystyczną, czy wykupiliśmy w, u turoperatora imprezę turystyczną. Bardzo często jest tak, że pomimo tej szerokiej ochrony, no, na lotnisku jesteśmy. Jednak sami. Mm -hmm. To znaczy nie ma przedstawiciela turoperatora. operatora. Coraz częściej także odprawiamy się sami. Mm -hmm. I powiem szczerze, że ten moment uzyskania biletów lotniczych, niezależnie od tego, czy ten ląd się odbędzie, czy też, czy też nie, jest wbrew pozorom bardzo ważnym momentem. Mm -hmm. Dlatego, że od tego momentu przestajemy gdybać, kiedy ten samolot ma wylecieć. A czyli to nie są wyłącznie przybliżone godziny lotu, ale mamy już dokument na to, kiedy on ma wylecieć, jakie to będą linie lotnicze i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo ważny moment, jako radca prawny, od razu powiem, także dla celów dowodowych mhm. w przyszłości. Ale to jest też ten moment, w którym mamy pokwitowanie na wykonanie właśnie tak skonstruowanej usługi wchodzącej. W pakiet, czy będący częścią takiego pakietu. Jeżeli zatem taki lot się nie odbędzie, a możemy się o tym także dowiedzieć w różnych konfiguracjach przed nadaniem bagażu, po nadaniu bagażu, czy też już czekając w, w terminalu przed, przed bramką i przed wejściem. Na pokład, czy, czy autobusu, czy też takiego samolotu, no wtedy mamy uzasadnione pretensje do kogo organizatora. Oczywiście też przykład dotyczący przewoźnika lotniczego daje nam jeszcze jedną furtkę furtkę, która także bardzo często jest nam podpowiadana przez ten podmiot odpowiedzialny, czyli samego organizatora turystyki, a idźcie do drodzy, Pasażerowie, podróżni, nasi Lini. klienci do linii mm -hmm. lotniczych, dlatego że linie lotnicze, przynajmniej te unijne, także czy też w warunkach unijnych, także są odpowiedzialne na podstawie zupełnie innej niż ustawa o imprezach turystycznych regulacji, czyli regulacji pełno kojarzonej przez większość z Państwa, rozporządzenie. 261 na 2004, czyli to, które ko kojarzymy z tak zwanym unijnym ryczałtem. I bardzo często także możemy iść do tych linii lotniczych, i to zazwyczaj przedstawiciele tychże linii lotniczych są obecni i to oni nas. Informują o, o tym, że nie mogliśmy wejść na pokład takiego samolotu. W gestii jednych i drugich, podkreślam, jednych, czyli zarówno linii lotniczych, jak i samego organizatora, jest to, żeby w takim momencie zapewnić nam przede wszystkim pomoc. Mhm. Tak? Dlatego, że jeżeli wyobrażamy sobie, że a, tę sytuację jako naszą podróż, jako Osób pojedynczych, singli, to jeszcze myślę, że jesteśmy wtedy bardzo elastyczni. Lub bardziej elastyczni niż na przykład rodziny podróżujące z małymi dziećmi lub osoby starsze. Takim W zależności od tego, a pytała Pani o nie o opóźniony lot, tylko wręcz mhm. o odwołany, że nie ma dla nas miejsca, no, naturalne jest to, że albo Komunikat zwrotny od organizatora jest następujący, nie polecicie dzisiaj i nie polecicie w ogóle mhm. i wtedy mamy zupełnie inną, inną ścieżkę dostępu i inną fabułę do dochodzenia naszych roszczeń, czy też dzisiejszy lot się nie odbędzie lub nie ma dla was miejsca. Musicie poczekać na najbliższy lot, który odbędzie się o godzinie X, i w takim momencie, w zależności od tego, ile musimy czekać, mhm. no, będziemy albo ten czas spędzać na lotnisku, albo wręcz w hotelu i odpowiednio na takim scenariuszu budować późniejsze roszczenia. Ja tylko dodam, że to może ten, ten wątek. On, można go bardzo rozbudowywać, ale szczególnie ważny będzie, jeżeli wyobrazimy sobie, że taki, taki czy opóźniony lot, czy też odwołany lot może nie, nie tylko opóźnić nasze przebycie na miejsce w godzinach, ale także może opóźnić w dniach. Czyli możemy być zdecydowanie później w mhm. takim hotelu. To będzie miało też przełożenie na Kwestie związane z możliwością korzystania ze wszystkich atrakcji wykupionych tam na miejscu w hotelu, czyli zazwyczaj, czy kwestie all inclusive, czy też mhm. innych, jeżeli jest to na przykład wycieczka objazdowa, tak, bo niekoniecznie musimy być, musimy wykupić taką wycieczkę stacjonarną. I, i kolejne, no przede wszystkim, także wpływa na poziom naszego zmęczenia w momencie, w którym mamy taki wyjazd powiedzmy dwutygodniowy, dziesięciodniowy, być może jeszcze tak tego nie odczujemy, ale jest, jeżeli jest to wyjazd krótki, siedmiopięciodniowy, wycięcie nam takiego jednego, dwóch dni na transport plus jeszcze potem mamy transport powrotny, może zupełnie zorganizować, przeorganizować, przepraszam, nasze, nasze cele um, pierwotne dla wyboru takiej oferty i biura I to, podróży. I to, co teraz pan mecenas powiedział, to jest taka argumentacja w, w, w ramach y, budowania dowodów na to, że przysługuje nam roszczenie do tour operatora o zmarnowany urlop. Przysługuje nam roszczenie, aczkolwiek tutaj chciałbym, żeby, żeby było jasne, że ilekroć mówimy o roszczeniu, to dokonujemy pewnego uproszczenia, mhm. dlatego że jeżeli to, co kupiliśmy, jest faktycznie tym pakietem i jest to imprezą turystyczną, tych roszczeń albo tytułów do takiego roszczenia są aż trzy, mhm. tak? czyli odpowiednio jest to roszczenie o obniżkę ceny, mhm. o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, zadośćuczynienie właśnie za poczucie tak zwanego smarnowanego urlopu czyli tej niezgodności wykonania umowy z celami, którym miał być bezpośredni, przepraszam, bez troski wypoczynek, mm -hmm. a nie mm -hmm. tak? Poprzez mm -hmm. ten stres i poprzez tę całą sytuację, którą nam, że tak powiem, organizator lub jego, którykolwiek z jego podwykonawców zafundował. Jesteśmy na tym lotnisku, dowiadujemy się, że będziemy lecieć za 6-8 godzin. W umowie, którą podpisaliśmy z turoperatorem, było zapisane, że wylot jest, nie wiem, o godzinie 8. A teraz się okazuje, że będziemy lecieć o godzinie 16. Czy to jest moment, w którym możemy jeszcze odstąpić od umowy o usługi turystyczne? Jeżeli zakładaliśmy, że ja, ja lecimy na przykład na 3-4 dni i widzimy, że jakby tracimy lwią du, du, część, jeśli chodzi o ten, o ten nasz urlop. Kiedy można od umowy, jakie są warunki, żeby odstąpić od umowy o usługi turystyczne? No tak. Znowu ciekawy, bardzo ciekawy przykład, który zaczął to pytanie i bardzo ogólne pytanie tak. na, sam, na sam koniec. Dlatego, że ja bym te kwestie jednak rozgraniczał. Mhm. Jeżeli chodzi o przykład, o który pani pyta i odpowiedź na, na w ten sposób zadane pytanie, no to trzeba się liczyć z tym, że nie każda zmiana godzin będzie nas uprawniała nie tylko do tego, abyśmy od takiej Umowy odstąpili, ale także do tego, żeby przysługiwała nam jakakolwiek rekompensata. Dlatego, że jeżeli przyczyną takiego przesunięcia godzin, ale podkreślam, w ramach jednej doby, mm -hmm. przede wszystkim będą czynniki, za które za które ani przewoźnik, ani um, e, biuro podróży no, nie mogą ponosić odpowiedzialności, to są te, te słynne e, kazusy dotyczące ska, e, strajku, personelu, personelu, mm -hmm. personelu e, na przykład lotniska. Siła wyższa, tak? Siła wyższa, czy też tak jak e, akurat ustawa o, e, o imprezach turystycznych mm -hmm. posługuje się. Pojęciem jeszcze nieco innym, nieuniknionych nadzwyczajnych okoliczności, um, szczęśliwie zdefiniowanych w tej, w tej umowie. W tej ustawie, przepraszam, to w takim wypadku może nawet dojść do tego, że, że tak jak wspomniałem, że w ogóle nie będzie nam przysługiwało roszczenie do, do takiego przewoźnika czy też biura podróży. Natomiast w momencie, w którym te przesunięcia w czasie mogą powodować to, że na miejsce dotrzemy już. Po zamknięciu, że tak powiem, doby, czyli mieliśmy dolecieć 12, a dolatujemy 13, no to w grę wchodzą też inne czynniki, czyli także przeniesienie czy, czy opóźnienie zakwaterowania, czyli kolejnej mhm. usługi, i to wpływa także na kolejne właśnie te usługi. Jeżeli z kolei jeszcze dodamy do tego, Budując ten model wciąż, że nie mamy takiej stacjonarnej imprezy turystycznej, ale bardziej objazdową, no to fakt opóźnienia, czyli przybycia później na, na miejsce, może spowodować, że objęty programem, na przykład zwiedzania, obiekt, miejsce, już będzie dla nas niedostępny. I w momencie, w którym. Dodamy, że właśnie ten obiekt był tym najważniejszym na liście. Mhm. No to w, w takim przypadku, jeżeli już z chwilą, kiedy dowiadujemy się o tym przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, że lot jest znacznie opóźniony lub wręcz odwołany, efektem domina faktycznie i analizy krok po kroku, być może także ze swoim radcą prawnym, mhm. Mhm. prawnikiem możemy dojść do wniosku, że faktycznie są przesłanki ku temu, żeby bezpiecznie, przede wszystkim bezkosztowo odstąpić od takiej umowy, dlatego że traci ona dla nas sens. Odstępujemy od umowy, mamy zarezerwowany urlop w pracy i zostajemy bez wakacji. tak? Czy to też przy, czy, czy jeżeli mamy taki układ z nieszczęśliwych zdarzeń, to powoduje, że możemy też wnosić o jakieś, jakiekolwiek roszczenie dla turu operatora, że zmarnował na urlop, ponieważ nie mogliśmy pojechać i spełnić marzenia o tej wycieczce, która była zaplanowana na przykład pierwszego dnia? Tak, i tutaj mamy do czynienia z, kolejną, z kolejnymi modelami. To nie jest, to nie jest kwestia łatwa mhm. i będę podkreślał, że bardzo często i najczęściej zależy ona od konkretnego przypadku. Że te szczegóły jednak w sprawie będą miały decydujące znaczenia dla ostatecznej diagnozy czy też rekomendacji tego, czy przysługuje, mhm. czy nie przysługuje. Czy Dlatego, walczyć, czy nie, tak? Czy walczyć czy nie, to mm -hmm. najważniejsze jest tutaj nastawienie. Natomiast kwestia jest zupełnie inna. Myślę, to, o, co, o co pani pyta, czy faktycznie ta walka i chęć do walki nie okaże się dla nas zimnym prysznicem, albo też czy wręcz przeciwnie, czy podejmując samodzielnie taką walkę. Kiedy jesteśmy przekonani o własnych racjach, nie damy, się, nie damy się drugiej stronie, takiemu organizatorowi, przekonać jednak, że tej racji nie mamy, chociaż nie tylko intuicyjnie, ale też być może wynika to z naszej wiedzy. Czujemy, że, że jednak jest inaczej. Tak? Tutaj znowu podkreślę, ten radca prawny, prawnik na pokładzie, Podróżnych nadal jest bardzo ważnym i polecanym przeze mnie narzędziem. Mm -hmm. Szukaj radcy.pl. radcę prawnego, który rozwiąże Twój problem. Szczęśliwie doleciliśmy na te upragnione wakacje. Jesteśmy w hotelu. Wchodzimy do pokoju i znowu klops. No bo miał być apartament, a jest mikrokawalerka. Miały być ściany, z kotara. Dokładnie. Co dalej, co robić? Przede wszystkim spróbować zachować zimną krew. Mówię spróbować, dlatego że mając do czynienia na co dzień z tego typu przykładami opowiadanymi przez naszych klientów, wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie po bardzo ciężkiej podróży, szczególnie kiedy podróżujemy z małymi dziećmi i szczególnie w momencie, w którym. Poniekąd dana sytuacja, czy w danej sytuacji możemy być jej zakładnikami, dlatego że po prostu jest wieczór, jest noc, nie mamy gdzie się podziać, jesteśmy w obcym kraju, być może nie znamy języka, a bierna postawa czy też hotelarza, czy też samego organizatora uniemożliwia nam jakąkolwiek reakcję taką obronną na zasadzie: To ja tego nie biorę. Tak, bo skąd inąd jest to najlepsza taktyka, czyli nieprzyjęcie takiej usługi mhm. jako tej usługi, która jest absolutnie niezgodna z, z umową. Natomiast nie wszyscy możemy sobie na nią pozwolić. W związku z tym bardzo ważne jest to, żeby spróbować jak najszybciej poinformować o tym organizatora turystyki, podkreślam organizatora mhm. turystyki, a więc biuro podróży lub jego przedstawiciela. Rezydenta, jeżeli taki jest mhm. na miejscu, jeżeli mamy do niego telefony, o tym, jaka jest sytuacja, jak to wygląda, i co ważne z takiego komunikatu zachować dowód, czyli wszelkiego rodzaju komunikatory, maile, SMSy, będą tutaj wskazane jako te, które. Nawet gdyby miały inaugurować takie nasze zgłoszenie niezgodności, pozostaną dla nas. Pamiętajcie Państwo, że no, ci rezydenci też są zazwyczaj na liście płac um, organizatora turystyki, który może nieco potem inaczej, przepraszam, um, kojarzyć pewne fakty, lub ich nie kojarzyć. Czyli pierwsze to jest zgłoszenie, drugie to jest próba udokumentowania, jeszcze chciałbym postawić kropkę, bo zgłoszenie. Powiedział pan mecenas, że do tur operatora, ale czy, jeżeli kupujemy wycieczkę takiego agenta, który ma kilka tych biur, g, 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 kilka ma tych tur operatorów w swojej ofercie, czy to też jest dobry adres do tego, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak? Czy on też ma obowiązek działać w naszym, w naszym imieniu? To jest bardzo dobry adres, dlatego że tego typu zgłoszenie przekazane do agenta który, turystycznego, który mhm. sprzedał nam taką ofertę, mhm. jest traktowane przez ustawodawcę na ze zgłoszeniem tego samemu organizatorowi. Natomiast mogę tutaj wyobrazić sobie taką sytuację, w której, jeżeli, tu powrócę do zbudowanego przeze mnie przykładu, jeżeli jest to noc, mhm. no, jednak większe prawdopodobieństwo jest takie, że poprzez infrastrukturę dużego organizatora turystyki, poprzez różnego rodzaju call center, będę w stanie jednak zgłosić skutecznie taką niezgodność szybciej niż e, agenta, agentowi, który no, po godzinie, nie wiem, 17, 18, 19 mm -hmm. po prostu rozpoczyna swoje życie prywatne i nie odbierze ode mnie takiego, takiego telefonu. Natomiast wrócę, jeżeli pani pozwoli, mm -hmm. do, do tego momentu, w którym e, nie tylko zgłaszam, ale także dokumentuję. To jest Drodzy Państwo, bardzo ważny, bardzo ważny element, żeby spróbować jak najszybciej to sfotografować, czyli zobiektywizować te, te niezgodności, że nie tylko, że mi się wydaje lub skarże się na kolor glazury w, w łazience, ale faktycznie zgłaszając niezgodności, pokazuje, jak one wyglądają. I tutaj pewna podpowiedź. Drodzy Państwo, starajmy się, w ten sposób utrwalać i fotografować dane pomieszczenia, żeby wskazywały one nie tylko, że jest to dane pomieszczenie, ale także gdzie ono się znajduje, czyli jaki jest numer tego pokoju oraz, jeżeli to tylko możliwe, z całą ścieżką dostępu w jakim hotelu. Proszę mi wierzyć, że bardzo często pełnomocnicy biur podróży już potem na etapie procesowym potrafią lub chcą kwestionować tego, nawet tego typu rzeczy. I ja ze swojej praktyki e, będę polecał dość prosty e, sposób na udokumentowanie tych rzeczy, czyli plan ewakuacyjny. Sfotografowanie planu ewakuacyjnego, które zazwyczaj, jeżeli państwo kojarzycie, znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi w pokoju lub e, gdzieś tam blisko wyjścia i który pokazuje, Dosyć jasno, który pokój, w którym miejscu się znajdujemy i w jakiego obiektu. W ten sposób sporządzone na przykład materiał wideo, dosyć jasno wykazuje, gdzie jesteśmy, i niezgodności, w którym z pomieszczeń i w których hotelu pokazujemy. Czyli udokumentowanie tych niezgodności jako krok drugi. Bardzo często też, jeżeli oczywiście jest to zgodne z prawdą, bardzo wa ważne jest to, żebyście Państwo podkreślali w tych komunikatach, że jeżeli przyjmujecie te świadczenia, bo faktycznie jesteście zmęczeni, nie macie wyboru żeby podkreślić, że przyjmujecie je warunkowo. To znaczy licząc, że po dokonanym zgłoszeniu ta sytuacja się zmieni. To znaczy, żeby nie um, uniemożliwić tego typu narrację, że przecież przyjęliście. Początkowo się nie podobało, coś tam zgłosiliście, my wyjaśniliśmy sytuację, porozmawialiśmy sobie i państwo tam zostaliście. Także to jest bardzo ważne, żeby podkreślać tę warunkowość przyjęcia tych świadczeń w oczekiwaniu na reakcję Organizatora turystyki. Bardzo ważnym elementem jest też to, żeby nie utożsamiać zgłoszenia niezgodności do biura podróży, do organizatora, mm -hmm. zgłoszenia tych niezgodności w recepcji hotelu. A to się chyba często zdarza? A to się bardzo często mm -hmm. zdarza, że co jest w ogóle naturalne, tak, że jeżeli, szczególnie jeżeli na przykład kontakt. kontakt no dorywamy z dorywamy tego, kto jest na miejscu, tak? Z organizatorem <laughs> jest utrudnione. No naturalne jest to, Szczególnie, jeżeli kojarzymy dane obiekty jako, jako um, obiekty profesjonalne, cztero-, pięciogwiazdkowe, idziemy do, do, do takiej recepcji, tam zgłaszamy problem. I tutaj, znowu, jeżeli już nawet chcemy zrobić takie zgłoszenie, bo ono w, w elemencie takim doraźnym faktycznie może nam wielokrotnie pomóc mhm. i rozwiązać te nasze problemy. Aczkolwiek, znowu, starajmy się pozostawić po tym jakiś ślad. Być może jakieś nagranie, być może jakieś zgłoszenie, być może jakiś chociażby krótki protokół, aczkolwiek tutaj bariera językowa może być dosyć istotna dla niektórych, niektórych z Państwa. Ale też patrzmy na to w inną, z innej perspektywy, że organizator to nie jego podwykonawca i w takim wypadku zgłoszenie wymagane, od nas przez ustawę i umowę, bo proszę pamiętać o tym, że takie zgłoszenie niezgodności to nie tylko nasze prawo, ale przede wszystkim obowiązek. Jeden z niewielu obowiązków, które, które mamy jako podróżni, zgłosić jak najszybciej taką niezgodność, i wtedy w, pomiędzy takim organizatorem turystyki, a jego podwykonawcą, także może dojść do pewnego sporu. Tak, że mm. organizator mówi, no wiesz, e, mój drogi, miało być tak, dla moich gości miałoś mieć te, a nie inne pokoje. I w związku z tym stąd ten mechanizm zgłosić to organizatorowi, który ponosi za to odpowiedzialność, e, m, e, po to, żeby pozwolić jemu zareagować także w parze e, on i jego podwykonawca. Uh. Jeżeli pojawia się już sytuacja, kiedy nie jesteśmy zadowoleni, to dopiero wtedy Polak zagląda do umowy, którą podpisał. I co wtedy, jeżeli właśnie wracamy do tego formularza informacyjnego, w którym jest napisane, że e, zgodziłeś się na to mój drogi e, kliencie, żeby mieszkać e, w mikrokawalerce, e, a nie w apartamencie. Czy my możemy coś jeszcze z tym zrobić, czy już po prostu... E, e, pod, zgodziliśmy, podpisując się automatycznie pod, pod, tymi, pod tym formularzem informacyjnym. Formularzem, który zapewne nie był z nami negocjowany, bo to jest to, jest to druk, który po prostu jest taśmowo przedstawiany klientom. Trudne pojęcie mm -hmm. umowa adhezyjna. Takiej części umowy nie negocjujemy. Tak, umowy tak, nie negocjujemy. Tak. Co my możemy wtedy zrobić, jeżeli się okazuje, że faktycznie się na takie warunki godziliśmy, ekskluzywne? To znaczy, ja bym znowu tutaj rozdzielił pewne wątki, pewne narracje. Racji, jak mm -hmm. to interpretować, bo co to oznacza, że się na to godziliśmy? Czy, czy całokształt, kształt, czy cały kształt tych wszystkich zapisów, tych wszystkich zdjęć, tych wszystkich tej kolorowej oferty, mm -hmm. nie dawał nam jednak. Szansy na to, żebyśmy inaczej interpretowali ten produkt. To znaczy, czy nie można tej całej sytuacji jednak poprzez nie tylko czynniki tej mikrokawalerki, ale też być może samego dialogu z biurem podróży, tego, jak ta oferta była zbudowana, potraktować jako prowadzenie nas jako klientów konsumentów w błąd, przez przedsiębiorcę, co do produktu, mm -hmm. który nabywaliśmy. Także tutaj jednak ta wiedza prawna czy kontakt z radcą prawnym, także byłby wskazany do tego, żeby, żeby ocenić daną sytuację, pod kątem także tych detali na ile dana sytuacja upoważnia nas do skutecznego, Zgłaszania, zgłaszania roszczeń. Czyli nie jesteśmy bezbronni w tej Czyli sytuacji. nie jesteśmy bezbronni. Mhm. Aczkolwiek też proszę mi wierzyć, że prowadząc kancelarię prawną i serwis ukierunkowany na pomoc konsumentom, bardzo często trafiają do nas tego typu przypadki, w których, w których oczekiwania klientów także co do prawa czy do przekonania, że przysługuje im prawo do rekompensaty, jak i co do jego wysokości, są bardzo często przesadzone. W związku z tym też swoją rolę i swoją misję jako, jako radca prawny występujący na rynku, także na rynku turystycznym, definiuje w ten sposób jako wytłumaczenie takim też klientom to, czy mają rację i czy dalsze, dalsza eskalacja, także finansowanie na przykład potencjalnego sporu przed sądem mm -hmm. jest faktycznie zasadna, mm -hmm. dlatego że no tutaj jedna rzecz jest bardzo ważna. Sponsorem takiego przedsięwzięcia jesteśmy my, jako klienci, i dopiero w przypadku wygranej przed sądem no przeciwnik, przeciwnik te koszty nam jest zobowiązany zwrócić. Warto, warto w ten sposób też do tego podchodzić, aczkolwiek, aczkolwiek nie chciałbym, żeby z tego, o czym powiedziałem, puenta była jedynie taka, że skoro są to takie koszty, i skoro nie wszystko jest takie jasne, to może nie warto próbować. Nie, drodzy Państwo, jest to, byłaby to. Narracja, która jest oczekiwana bardzo często przez tur operatorów, którzy wręcz liczą na to, że Państwo nie podejmiecie tego trudu, tej mm -hmm. właściwej kalkulacji i też być może tego, tego finansowania sprawy sądowej i nie pojawicie się w sądzie, dlatego że większość spraw, która trafia do naszej kancelarii jest wygrywana w stu Wraz ze zwrotem wszystkich mm -hmm. kosztów. W związku z tym możemy śmiało wskazywać, że jest to swoistego rodzaju kalkulacja jedynie kalkulacja biur podróży, że Państwo z takim roszczeniem do sądu nie pójdziecie i w ten sposób zaoszczędzone przez nich pieniądze, bo kwestionują konieczność wypłaty rekompensaty, da im szansę na być może zapłacenie tym. Którzy jednak do sądu poszli i właśnie taką sprawę wygrali. Jak w tej kalkulacji roszczeń może konsumentowi pomóc tak zwana tabela frankfurcka? Mm -hmm. e, tak, tabela frankfurcka jest to coś, co dzięki właśnie Łokicowi być może jest Państwu szerzej znane, a przynajmniej jest kojarzone mm -hmm. właśnie jako swoistego rodzaju kalkulator roszczeń. I mówiąc tak, jest to bardzo ciekawe narzędzie. Pod warunkiem, że właściwie ugruntowane w systemie. Bo, jak sama nazwa wskazuje, to nie jest wymysł polski, ale wymysł niemiecki, i tam w tym obrocie prawnym, niemieckim obrocie prawnym jest to narzędzie, które z powodzeniem jest wykorzystywane. Ale także ma ku temu umocowanie. Mhm. Natomiast w warunkach polskich tenże, tenże, dokument, tenże kalkulator, faktycznie takiej mocy prawnej nie ma i jest to bardzo często wytykane przez w sporach z turoperatorami, z biurami podróży, właśnie przez pełnomocników. Pełnomocników biur podróży. Mhm. Natomiast tym wszystkim, którzy nie kojarzą, czym jest tabela frankfurcka, to ja może przypomnę, że jest to tabela, która wymienia poszczególne usługi, na przykład nocleg, zakwaterowanie i w ramach tej usługi kilka lub kilkanaście podkategorii, czyli np. hałas, zużyta infrastruktura, brak łazienki, czy brak innego pokoju. I zestawiane jest to z pewnymi wartościami ujętymi w procentach, które z kolei dają nam szansę do ubiegania się o, czy obniżkę ceny, czy też inną rekompensatę. Mhm. Aczkolwiek powiem tak, że to narzędzie, jak wspomniałem, jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawy, bardzo prosty i być może przydatny kalkulator, gdyby nie jeszcze kolejne elementy. Że no skoro wspomniałem wcześniej, a tu przypomnę, przysługują nam trzy, trzy roszczenia, obniżka ceny, odszkodowanie, ale także... Zadość uczynienie mm -hmm. za te krzywdy i za ten bałagan, który powstał w naszych głowach w związku z e, utratą przyjemności z naszego urlopu, to koniec rzędem temu, który na podstawie takiej tabeli frankfurskiej podkreślam w warunkach polskich, e, wskaże jednoznacznie, czy ujęte tam procenty i kwoty, których w ten sposób się domagamy, stanowią e, rekompensatę z jednego, dwóch, a może wszystkich mhm. tytułów, łącznie z tym zadośćuczynieniem. Dlatego też ja e, rekomenduję Państwu, żeby kojarzyć, wiedzieć, że coś takiego jest, e, ściągnąć sobie, być może także ze strony Walkiku, tego typu narzędzie i się z nim zapoznać, ale kalkulować zupełnie w inny sposób, być może właśnie z doradcą prawnym, mhm. e, który ma doświadczenie kierunkowe, także od strony e, tego. Które kwoty sądy uznają za dopuszczalne, a które już za wygórowane, i być może, aczkolwiek raczej pomocniczo, posługiwać się wartościami obliczanymi na podstawie tabeli frankfurckiej. Y Ostatnie pytanie dotyczące terminów. Wiemy, że jeżeli coś jest nie tak, jeśli chodzi o standard świadczonych usług turystycznych, czy to jeśli chodzi o infrastrukturę, czy o okolice, powiedzmy, w której znajduje się hotel, to powinniśmy zgłaszać swoje niezadowolenie już na miejscu. A jak wygląda procedura reklamacyjna? Już, już dalszy kroga, kiedy czy, czy my musimy wszystkie nasze żale wylać, że tak powiem, już na tych wakacjach, mhm. czy możemy się chwilę zastanowić i mamy czas, żeby to zrobić już po urlopie na spokojnie, ze spokojną głową. Mhm. Bardzo ważne pytanie i już już na nie odpowiadam. Bo myślę, że czy musimy wylewać te żale? No wciąż możemy. Tak? I naturalne jest to, że żeby skonstruować taką reklamację i przejść do tego postępowania reklamacyjnego, które dziś. Podkreślam, dziś nie, którego dziś już nie reguluje ustaw mm -hmm. Do połowy 2018 roku to postępowanie reklamacyjne było zapisane w ustawie, natomiast od, od lipca 2018 już nie jest i zostało ono przeniesione do umów. W związku z tym, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani postępowaniem reklamacyjnym i tym, jakie obowiązują terminy, co to w ogóle takiego jest, komu zgłaszać? O czym może za chwilę. Aby skutecznie złożyć taką, taką, taką reklamację, znowu zachęcam do lektury. Być może obowiązkowej, tej części ogólnych warunków imprez turystycznych i tego małego druku, który faktycznie Państwu to wyjaśni. I jeżeli tak, to ja w tej chwili jedynie pokrótce, bo z uwagi na, na, na moją praktykę, bardzo często są to pojęcia i etapy mylone przez, przez wielu podróżnych, i warto jest to usystematyzować, tę, tę wiedzę, że podczas imprezy turystycznej. Czyli jeżeli Państwo jesteście tam na miejscu, te nasze zgłoszenia są raczej definiowane jako zgłoszenie niezgodności. Czyli to nie jest nasza docelowa reklamacja, mm -hmm. tylko zgłoszenie niezgodności, co znowu, przypominam, stanowi nasz obowiązek, a nie, a nie wyłącznie prawo. Ale. Właściwe postępowanie reklamacyjne zaczyna się tak na dobrą sprawę już po powrocie z imprezy turystycznej, i zazwyczaj jest na to, ale tutaj podkreślam, należy zajrzeć do umowy, żeby upewnić się w szczegółach, ile faktycznie mamy na to czasu. Zazwyczaj jest to nie mniej niż 30 dni, czasem 45, być może i więcej. I warto jest ten czas. Wykorzystać na to, żeby się jak najlepiej do tego przygotować. Przede wszystkim, nieco ochłonąć, to znaczy, tak, żeby jednak emocje nie przysłoniły merytoryki. Jest to czas, który, w którym możemy skonsultować się, skontaktować się z, z, także z, że tak powiem, współuczestnikami niedoli, czyli być może osobami, które które miały podobnie mhm. źle jak my i na podobne rzeczy się skarżyły. Taki świadek to jest bardzo ważna rzecz i wzajemnie wesprzeć się zebranymi materiałami, jeszcze raz powrócę przejrzeć na spokojnie te materiały, czyli te zdjęcia, zdjęcia, czy też różnego rodzaju filmy, zgłoszenia, dokumenty, i na tej podstawie skonstruować merytoryczną fabułę, która, której efektem ma być konieczność wypłaty rekompensaty. Przez Biuro Podróży, i tutaj podkreślam, wcale nie, nie musi być to oświadczenie, taka reklamacja nie musi być oświadczeniem, pismem, które zarzuca organizatora paragrafami. Co więcej, lepiej czasem nie napisać, na podstawie której ustawy Państwo dochodzicie swoich roszczeń, niż przestrzelić i wskazać ten nieodpowiedni. Tak się bardzo często mhm. zdarza. Z perspektywy, z perspektywy odbiorcy jest to szybkie skojarzenie, że Państwo po prostu nie wiecie, na czym, na czym budujecie swoje prawa, lub też jest to czas, który może, a wręcz powinien pozwolić państwu na kontakt z, z własnym radcą prawnym, z, z prawnikiem, do czego naprawdę zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że ten dialog przed, w postępowaniu reklamacyjnym zakładam, że żeby, przy, żeby przyniósł odpowiedni, odpowiedni skutek korzystny dla, 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 dla wszystkich państwa, on też powinien być dialogiem wyważonym. Mhm. To znaczy z mojej perspektywy wszędzie tam, gdzie jednak co prawda, eskalujemy swoje roszczenia, ale pozostajemy na. Tej nucie merytorycznej ma lepsze, przynosi lepsze efekty niż tam, gdzie eskalujemy krzyczymy i gdzie po odsączeniu tych, oddzieleniu tych emocji od merytoryki, okazuje się, że być może nie mamy racji. To nie o to też państwu chodzi, żeby na takim etapie okazało się, że nie macie Państwo satysfakcji. Dosyć się zmarnowany urlop, ale także i brak brak satysfakcji. Ja tylko przypomnę. organizator turystyki w ramach tego postępowania reklamacyjnego ma określony też termin na ustosunkowanie mhm. się do tej, do tej naszej reklamacji, aczkolwiek ja bym się już do tego nie przywiązywał, bo tu powrócę. Tak długo jak była to kwestia regulowana, także ustawą ustawa wskazywała nie tylko, Marchewka, Aleiki dla organizatorów, to znaczy wskazywała, że brak odpowiedzi w określonym terminie. Oznacza uznanie takiej reklamacji. Tego już nie ma, bo jak się Państwo domyślacie, w momencie, w którym organizatorzy ci z założenia dojrzali, uzyskali prawo do samoregulacji, bardzo szybko pozbyli się tego, czy wykluczyli ten zapis. W związku z tym proszę też nie, nie przywiązywać się do tego, że skoro organizator miał odpowiedzieć nam w ciągu 30-45 dni, a nie odpowiedział, to znaczy, że reklamację uznał. Tak nie jest. Co więcej, bardzo często dziś organizatorzy, być może także z przesłanek obiektywnych, tak, z ilości tych spraw, coraz częściej przekraczają te terminy. To ja myślę, że w takiej sytuacji faktycznie warto się przypominać i tu eskalować. Mhm. Grzecznie, ale eskalować. Wciąż nie mam odpowiedzi i przede wszystkim nie zarażać się, jeżeli za pierwszym razem tego typu odpowiedź byłaby negatywna. Proszę potraktować to jako swoistego rodzaju wstęp do negocjacji. Aczkolwiek z jednym, z jednym bardzo ważnym zastrzeżeniem, bo mówimy tutaj w zasadzie o. Czy kręcimy się wokół jednej ustawy, ustawy o imprezach turystycznych, powiązanych w usługach turystycznych? Aczkolwiek no to nie jest tak, że ta ustawa jest gdzieś tam w próżni. Co prawda, jeżeli chodzi o relacje organizatorów turystyki z państwem jako podróżnymi klientami, ale przede wszystkim konsumentami, no gdzieś ta branża turystyczna zadbała o to, żeby. Wyczyścić wszelkiego rodzaju linkowanie i połączenia państwa praw jako konsumentów i powiem tak, i w dużej mierze też je ograniczyć. Mm -hmm. Natomiast w grę wchodzą także zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które otwiera nam tutaj nowe postępowanie, postępowanie. W sprawach dotyczących konsumentów, które między innymi też wprowadza bardzo ważne, bardzo ważne zapisy i przepisy dotyczące uregulowania tego, tego trybu reklamacyjnego. Ten tryb reklamacyjny nazywa się wówczas próbą pozasądowego rozwiązania sporu przed wszczęciem mm -hmm. procesu sądowego, czyli bardzo jasno określa, w jakim momencie, tego dialogu z biurem podróży się, się znajdujemy i określa dosyć jasno, co się stanie, jeżeli strony się nie porozumieją, mhm. czyli sprawa trafi do sądu. I pozwalają one na ocenę zachowania przedsiębiorcy, jako tego, który rzetelnie informował nas o tym, dlaczego na przykład uważa, że takie roszczenie. Nam nie przysługuje, wskazując merytoryczne uzasadnienie, czy też jednak nie mówi nam wszystkiego, lub, lub bardzo często wprowadza nas w błąd, mhm. i wtedy możemy. Tego typu działania zdefiniować jako jego działanie w złej wierze w tym postępowaniu, co może mieć i będzie miało, bo myślę, że w tę stronę pójdzie praktyka, bardzo jasne przełożenie na zwrot kosztów procesu, który w takim przypadku może być zdecydowanie wyższy niż dotychczas, co powinno być kalkulowane w tej chwili jako duże ryzyko przez organizatorów turystyki, a tym samym zmienić jego postępowanie w tych właśnie stadium reklamacyjnym. Mm -hmm. A kiedy przepisy wejdą w życie? Myślę, że to już lada chwila w miesiącach. Mamy teraz kwiecień, połowę kwietnia, myślę, że jakieś dwa i miesiąca i te przepisy zaczną obowiązywać. Akurat na, na okres, okres złożonych wyjazdów turystycznych związanych z wakacjami, będziemy tak? Mieli, tak? Będziemy mieli, tak, będziemy mieli tutaj nowe przepisy. Te przepisy oczywiście, jak będą Będą wymagały pełnego mm -hmm. rozruchu całego systemu. Aczkolwiek jeszcze jednym bardzo ważnym elementem będzie to, zmieniającym dzisiejsze, dzisiejsze relacje, będzie to, że każdy z Państwa jako konsumentów, bo to może nawet część z Państwa nie wie, że. Że, że jest inaczej, ale będzie mogła pozywać biuro podróży według swojego miejsca zamieszkania, a nie według siedziby organizatora turystyki. Także jest to bardzo duża zmiana właśnie w turystyce, która do tej pory tę zasadę mhm. wykluczała dosyć skutecznie i obudowywała się w takich ośrodkach, bastionach. W których siedziby mają poszczególni, szczególnie ci duzi mhm. organizatorzy turystyki, czyniąc przez to czysto geograficznie utrudnione lub wręcz niedostępne dla części z państwa ich sądy, sądy właściwe w tych poszczególnych ośrodkach rozproszonych gdzieś tam w Polsce. Tych pytań jeszcze o to, jak y, przeżyć y, szczęśliwie. Urlop jest wiele, ale musimy niestety, Panie Mecenasie, kończyć. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był radca prawny Bartosz Kępa. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Panie dziękuję Mecenasie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Zainteresował Cię ten odcinek? Zapraszamy do odtworzenia kolejnych nagrań Prawie Prawniczo, czyli Radcowie Prawni o. Masz dalsze pytania? Porady prawne w tym i innych tematach znajdziesz na www.szukajradcy.pl oraz na fanpage'u szukajradcy.pl.